O, cześć. Witajcie w przyszłości. Oto HoloLensy. Specjalne gogle Microsoftu do rozszerzonej rzeczywistości. Chcecie wiedzieć, jak działają? No to oglądajcie. HoloLensy to gogle do rozszerzonej rzeczywistości, które miały swoją premierę już w 2016 roku. Ja właśnie trzymam w ręce wersję pierwszą. W 2019 roku Microsoft ogłosił wersję drugą. Na razie nie mam do niej dostępu, ale wersja pierwsza już jest na tyle ciekawa, że na pewno zainteresuje Ciebie. To są przenośne okulary, które mają wbudowany system Windows 10, specjalną modyfikację właśnie do HoloLensów, nazywa się HoloLensy Windows i tutaj cały system twardego dysku, jest procesora i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy kamery, które sprawdzają, gdzie jesteśmy w przestrzeni. Mamy też głośniki, mamy opaskę, którą zaciskamy sobie na głowie. Wszystko jest bardzo wygodne, jest lekkie wbrew pozorom i nosi się to bez większych problemów przez dłuższy czas. Bateria, która jest tutaj wbudowana, pozwala na 4 godziny pracy z tym systemem. Nie ma żadnych kabli, ale mimo to możemy bezprzewodowo wysyłać sygnał czy też obraz z HoloLensów na jakikolwiek komputer, tak żeby inni też widzieli to, co my widzimy dzięki naszej holograficznej rzeczywistości. Co jest fantastyczne, ten system wykorzystuje nasze gesty, czyli tak naprawdę otwarcie ręki to otwarcie głównego menu, tak jakbyście sobie kliknęli w komputerze przycisk start, pokazanie wskazującego palca to jest aktywacja kursora, a szczypnięcie w powietrzu gdziekolwiek oznacza, że my wybieramy daną funkcję. Lub zamykamy okno, odpalamy aplikację i tak dalej, i tak dalej. Także to są podstawowe gesty, które HoloLens rozpoznaje i cała nasza przestrzeń, w której się znajdujemy, staje się wirtualnym pulpitem, na którym możemy rozkładać różne rzeczy, ponieważ okulary dzięki systemowi tych kamer wiedzą dokładnie, gdzie jest ściana, gdzie jest podłoga, gdzie znajduje się stół. My możemy sobie kłaść tam konkretnie nasze rzeczy. Mało tego, ten system zapamiętuje pomieszczenia. Jeżeli w tym miejscu postawiłbym sobie różne obiekty trójwymiarowe, holograficzne, to w przyszłości, gdybym wszedł tutaj z tymi samymi HoloLensami, one rozpoznałyby to pomieszczenie i te same obiekty pojawiłyby się dokładnie w tym samym miejscu. Mniej więcej jak odpalacie swój komputer i macie swój pulpit. Za każdym razem, kiedy komputer odpalicie, no to pulpit wygląda tak samo, jak go wyłączyliście. Technologia Microsoft HoloLens może być ze spokojem wykorzystywana w edukacji, bo dzięki aplikacjom, które tutaj są zainstalowane, możemy sobie odpalać wirtualne ciało ludzkie, oglądać sobie różne strefy tego ciała ludzkiego, tak, układy krwionośne, układy nerwowe. Mało tego, różne gogle mogą łączyć się ze sobą w sieć i możemy oglądać ten sam hologram ciała ludzkiego w kilka osób. I moi uczniowie mogą wykonywać różne zadania do tego hologramu, który widzimy, a reszta klasy na przykład na rzutniku może widzieć, co widzimy my, pracując sobie przy takim projekcie. Inna sprawa, możemy z bardzo bliska obejrzeć sobie organy ludzkie. Serce. Możemy pokazać, jak wygląda jego nienormalna praca. Lub możemy przenieść się na chwilę do jakichś przestrzeni prehistorycznych, oglądać sobie dinozaury. Nie potrzebujemy do tego żadnego zewnętrznego komputera czy żadnego urządzenia, ponieważ wszystko co jest, jest zainstalowane wewnątrz HoloLensów. I tam mamy sklep, z którego sobie pobieramy aplikację i te aplikacje odpalamy jak każdą inną rzecz, którą chcielibyśmy odpalić. Co jest jeszcze fajne? Możemy sobie z galerii dostępnej pobrać różnego rodzaju hologramy. Na przykład możemy wybrać sobie obraz, który powiesimy na naszej prawdziwej ścianie, bo on będzie wirtualnym obrazem, który sobie uruchomimy i na przykład z tego obrazu będą odlatywały sobie motylki. Albo puścimy sobie po naszym biurku kamelona na rowerze. Możemy sami stworzyć obiekt 3D i wgrać go tutaj do HoloLensów i go pokazywać wszystkim innym uczestnikom w trójwymiarowej przestrzeni, obchodzić go dookoła, oglądać go z każdej strony, powiększać, pomniejszać, obracać, pokazać cały wszechświat na takich HoloLensach dzięki różnym aplikacjom lub też, uwaga, przenieść się w zupełnie inną przestrzeń, bo może się okazać, że mamy aplikację, która zeskanuje pomieszczenie, w którym jesteśmy i osadzi w tym pomieszczeniu na przykład Escape Rooma, czyli grę, na przykład grę edukacyjną, w której nasi uczniowie będą musieli w zupełnie jakby nałożonych innych teksturach na nasze ściany, mury i podłogę i sufity odszukać jakieś podpowiedzi, zagadki i inne tego typu rzeczy. Ponieważ patrząc,
będą widzieli coś innego niż wy widzicie. Więc technologia HoloLensów, technologia rozszerzonej rzeczywistości, czy jak to mówi Microsoft, mieszanej rzeczywistości, jak najbardziej ma zastosowanie edukacyjne i tylko granice wyobraźni są w stanie pokazać, co my możemy dzięki takiej technologii pokazać naszym uczniom, zaprezentować, czy też wciągnąć ich w przygodę, jaką jest nauka, poznawanie świata, czy zobaczenie czegoś, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób im realnie pokazać. Mało tego, wszystko to jest bardzo naturalne. Niczego nie musimy się uczyć. Interfejs, dzięki temu, że obsługujemy go bez myszki, tylko za pomocą gestów, jest tak prosty, że nawet najmniejsi nasi uczniowie są w stanie bardzo szybko się go nauczyć i świetnie sobie z tym poradzą. Czy kiedyś HoloLensy trafią do szkół? W której wersji trafią do naszych domów? Wydaje mi się, że to jest przyszłość. W sensie prawdopodobnie teraz mają dostęp do takiej technologii tylko pewnie największe firmy, ale w przyszłości może to być po prostu element naszego domu, element normalnej lekcji i ja bym chciał, żeby moi uczniowie mieli do czegoś takiego dostęp.